Witam ponownie. Moi drodzy, ponieważ zauważyłem, że test na znajomość gramatyki cieszyła się naprawdę dużym powodzeniem i prosiliście o więcej, postanowiłem nagrać jeszcze jedną część. Jeśli się będzie dobrze oglądało, to myślę, że zrobię jeszcze więcej filmików. Spróbujcie się dzisiaj sprawdzić ponownie. No i jak zwykle zmieśćcie się w lukach. No to zaczynamy. On zarabia za mało. Er verdient zu wenig. Ona sprząta pokój. Sie räumt das Zimmer auf. Ona wstaje o godzinie 7. Sie steht 7 Uhr auf. Zapytałbym go. Ich würde ihn fragen. Został tam kupiony. Wurde da gekauft. Niech pan jedzie szybciej. Fahren Sie schneller. Pomóż mi. Hilf mir. Dajcie to jej. Gebt es ihr. Jest miłą dziewczyną. Sie ist ein nettes Mädchen. Książka, którą czytam, das Buch, das ich lese, facet, z którym on rozmawia, der Mann, mit dem er spricht, film, o którym ci opowiadam, der Film, von dem ich dir erzähle, dzieci, którym to podaruję, Kinder, denen ich das schenke, tańszy niż twoja torebka. Billiger als deine Tasche. Więcej niż ja. Mehr als ich. To jest najdroższe. Das ist am teuersten. –
Najstarszy zamek. Das älteste Schloss. Który samochód? Welches Auto? Czyja torebka? Wessen Handtasche? Kogo zaprosisz? Wen lädst du ein? O czym piszą? Worüber schreiben Sie? Czym go uderzył? Womit hat ihn geschlagen? Ponieważ ona dużo wydaje, da sie viel Geld ausgibt, to chyba jest błąd, da sie viel Geld ausgibt, ponieważ ona dużo wydaje, od kiedy studiuje w Niemczech, seitdem sie in Deutschland studiert, aż wróci ze szkoły. Bis er albo sie aus der Schule zurückkommt. Wiem, że ma problem. Ich weiß, dass er ein Problem hat, albo w liczbie mnogiej Probleme hat. Jeśli mi pożyczysz pieniądze, wenn du mir Geld leihst, chociaż ma wielu przyjaciół, obwohl er viele Freunde hat, kiedy się z nią spotkałem, als ich mich mit ihr traf, żebym mógł to kupić. Damit ich das kaufen kann. Aby coś zjeść. Etwas zu essen. Zanim wyjdziesz za niego, bevor albo ehe du ihn heiratest,
ani nie pije, ani nie pali. Weder trinkt er, noch raucht er. Zarówno on, jak i jego brat. Sowohl er, als auch sein Bruder z jego biura. Aus seinem Büro. W żadnym sklepie. In keinem Geschäft. Dla niej. Für sie. Do niego. Zu ihm. O jakiejś sukience. Über ein Kleid. Od nich. Von ihnen. Do ogrodu. In den Garten. Do Francji. Nach Frankreich. Od roku. Seit einem Jahr. Tam się je dużo ryżu. Dort wird viel Reis gegessen. Jako pasyw, strona bierna. Albo dort isst man viel Reis. Interesujesz się sportem? Interessierst du dich für Sport?